Powinno być ok. No więc witam wszystkich tych, którzy oglądają to sobie na YouTubie, a nie bezpośrednio na Twitchu, tak? Z tymi z Twitcha już się przywitałem, natomiast witam wszystkich, którzy oglądają tę gierkę późniejszymi czasami gdzieś właśnie na YouTubie. Jest z tej strony ElvenPad oczywiście. Mogę wam nawet pomachać na dzień dobry jakoś. I cóż, jeszcze chwila, muszę tutaj z dźwiękiem coś zrobić, bo nie mam w ogóle żadnego, ok. Zrobimy tak. No i cóż, pierwsza moja wrzucana gra chyba pierwsza z czwartego sezonu. Z czwartego sezonu tutaj rankingowego. Jestem akurat w takiej sytuacji, że jest to moja trzecia gra w serii do diamentu piątki. Aktualnie jest to platyna 1 i 100 punktów. No ale to już kwestia czasu, żeby to po prostu wbić i już zacząć się tam spinać w tym diamencie. Mam aktualnie dwa winy wczoraj zrobione, także powinno być ok. Jedną gier z trzech wygrać to raczej nie powinien być problem, chociaż różnie to oczywiście bywa. No i tyle, trochę o tym kompie, bo nie nagrywałem i chyba nie będę nagrywał gdzieś tam pikowania, ładowania się i tak dalej. Caitlyn Karma u nas bardzo mocny połóg, szczególnie early, u nich mają Thresha i Ezreala. Również dosyć mocne połączenie, jeżeli chodzi o early, także tutaj się to wszystko powinno rozstrzygnąć. Top to jest Irelia kontra Warwick. Nie mam pojęcia, co o tym matchupie sądzić. Obydwa mocne wlecie za to przypadki. Natomiast mid to jest Lulu kontra Fizz. Myślę, że Lulu sobie powinna poradzić, no bo jest to jednak champ, który w miarę dobrze radzi sobie z takimi... załóżmy czempionami all-in, tak, nastawionym na Tile, czytaj na przykład Fizz, na przykład LeBlanc, no bo jednak tu jest Thresh, no bo ona ma jednak troszkę takich patentów, żeby sobie radzić z takimi all-inowcami, tak, shield, przyspieszanie, polimorfy, no i to ulti również do tego. No i szczególnie, że Fizz jest melasem, no to wszystkie champy z mocnym range'owym autoatakiem sobie z nim radzą całkiem nieźle. Dobra, coś. Trochę mijamy tutaj troszkę tych połków. Chciałbym dobić drugi level przed nimi, ok. Żeby nie było tak, że też oni też już mają. Bo trzeba się bardzo pilnować na bocie, że jeżeli tamci wbijają... Omijam strofa farmy. Że tamci wbijają wcześniej drugi, potem jest automatyczny all-in na ciebie, a to można zrobić na przykład z Thresha Ezrealem bardzo efektywnie, także trzeba się zapilnować. Headshot na Haraz wykorzystałem. No i dziwne, że Fizz zabił tu Lulu. Dziwne. Ale góra na naszą korzyść znowu. O, Pink mi chyba zmalał trochę. Wii, jest, naprawiło się. No mówiłem, że ten mój dostawca internetu takie cyrki ma czasami. Bardzo piękny Haraz bez Rala poszedł. Bardzo piękny Harasik. No i tak mówiłem, jeżeli... No, Thresh nawet musiał flashnąć, no bo jeżeli siadłby ten sznurek do końca na nim, no to oczywiście nie miałem jeszcze pułapki, ale to jest wtedy wystarczająco czasu, żeby... No i wszystkie huki mi sobie ten Thresh, także się jakoś nie bawiam. Ale jeżeli siądzie taki snare od Karmy, to jest wystarczająco czasu, żebym ja podstawił, tak samo jak jest w klatku od Morgany, czyli ja podstawił mu pod nogi pułapkę z W od Caitlyn i żeby ta pułapka się zdążyła zdetonować, wtedy jest około, nie wiem, 4 sekund unieruchomienia, no i koleś nie ma prawa być z tego żywy. Nie wiem, czy mamy Ignite'a. Mamy Ignite'a na Karmie, także... No to tym bardziej. Fajnie było teraz tam ich przycisnąć, żeby tutaj... może zdinować trochę farmy również. Dostał. Nie, tym już headshotem nie dam rady. Thresh dostał, jakbym jakoś sklidował, w sensie siatka do tyłu. Może ci auto atak, flesze czy coś, ale to wiadomo, jak tam mają heala na... dwa heala na lane, z tego co widziałem, z tego co pamiętam, to nie ma sensu. Coś właśnie pilnować, że tutaj jest już pułapki. Niektórzy biorą na pierwszym...
Od karmy dostał ode mnie chyba, nie? Niektórzy nawet biorą na pierwszym typu łapcie, żeby trzaci tam po... Żeby trzaci potrapować i tak dalej, może jakieś przylejnie miejsca. Ja tego nie lubię rozwiązania. Na Nidalce jeszcze czasami, na topie to tak, ale na... Ale na Kate, no to wolę mieć to jednak do kół na pierwszym, bo jesteśmy wtedy na bardzo słabych, jakichś takich większych wymianach na pierwszym levelu. Dobra. Teraz musimy trochę uważać. Ha, wszedł w miniona, chłop, okej. Ale tak sobie Kate'em tak można śmiało harasować, o, to jak widać. I to sobie działa raczej bezstresowo pod towerem, nie ma... Nie ma strachu, że nas tower zagruje, mamy taki duży zasięg autoataków, że to można skutecznie prowadzać. Chyba Ezreal cofnął, bo był bardzo bity. Także postarajmy się pushnąć, żeby też tak nie połomijać, no już złominąłem. Starajmy się pushnąć tak, żeby po prostu rozbiły się jego creepy, o. 200 golda mi do BF-ki brakuje. Jedna dobra fala. A bardzo bym chciał, no bo to jest taki newralgiczny moment. Ponad 1000 golda jeszcze na BF-kę nie mamy i co, kupię sobie lifesteala. I to mi za dużo nie da. Jeszcze. Kupimy sobie lifesteala, buty i to tak za dużo by mi nie dało tak naprawdę. W porównaniu do tego, że tam jedna, dwie fale więcej mógłbym z całą BF-ką wrócić. Także tak to wygląda, a tutaj ekspresowo tak, żebyśmy pusznąć, to nie jest problem. Dobra. Ominąłem oczywiście za dużo, a teraz lista przyszła. W takim momencie. No ale dobra. No tak, coś tam walnęła tym spelem, tak poszło ze CS, ale trudno się mówić. Już nie bądźmy tacy... No. Bez posady, okej. Okay. Tym bardziej, że... No, a z Rama teraz 47, ja zanim tam dojdę, no to... Możliwe, że stracę to jeszcze ze 2-3 w tej farmie i będziemy na równo, tak naprawdę. Bo ja cofnąłem później od niego. I on ma, to jak widać, buty i lifestyle, ja mam BF. Czyli jestem mocniejszy od niego zdecydowanie w tym momencie. Nie wiem, czy szóstym, no tak jak mówiłem, parę mi się creepów tutaj rozbije. No, 3 z tej fali poszły. No, zmarnowanie huka. Przecież oczywiście, że zbyt tej... No, ale tak bez przeszkadzania bym prosił tutaj. Dobra, cała fala jednak poszła. Trudno. Strapujemy tutaj trzaci na wszelki wypadek. Tam będzie okazja tam troszkę bardziej wysuniętego trapa jednego też będę chciał postawić. Dobra. Bez taki. Nie wiem, czy dostał tym Q. Jest już 6. Mógłbym tak go przestraszyć tym ultem, ale... Ale przecież mają healę dostępne, także... Aha, okej. Okay. Chyba... On też się tego nie spodziewał, ja się tego nie spodziewałem tego wejścia, a to chyba... Ten trash tym bardziej, skoro takie akcje wyszły. Tak mówię, no mają dwa healę, tak, no to nie wiem czemu tutaj też nie poszła reakcja na ten heal. Myślę, że mógłbym trochę tego Ezreala bardziej tutaj pomęczyć, ale też gra bardzo zachowawczo, chłopak. Mamy warda jakiegoś, a mogę postawić swojego tutaj. Jeżeli jest taki strach przed gankami. W trajbuszu mamy, także tutaj gank się przyda. Czy chcą robić smocza? Tak, możemy robić. Jak tam low HP-ki? A, bardzo cichowo, okej, okay, nie było pytania. Ale ich mid jest martwy. Nie wiem, gdzie był ich jungler. W najgorszym wypadku będzie 3-3. Dobra. Double shave'ane. Fajnie, double buff. Hello, double buff. No i jestem szczęśliwym człowiekiem w tym momencie. Tak jak mówiłem, maksymalnie mogło być ich tam 3. Tak, tym bardziej, że Ezreal też cofał. Nie wróciłby do takiego... w takim momencie, żeby tam przeszkodzić nam smoku.
Nie chcę tak się tutaj zbytnio stresować takimi akcjami. Dobra, karma musi cofnąć. Ja w sumie... Betek kosztuje 1650, także też będę mógł cofnąć. Nie mam Lifesteala, no poza tym wzrun, także... A ponownie, bym wrócił z pełnym Betekiem, a nie na przykład tylko z Lifesteelem, to jest ogromna różnica, jeszcze minąłem kanona. 200 golda, no czyli jeden wave, jeżeli nic nie ominę. Powinien starczyć jeden wave. Dobra, jak tam farma? 73 Ezreal, ja 80. Przyzwoita, 11 minut 80 to jest całkiem znośnie, nie narzekam. To jest, chyba tutaj był trash, tak? Był tutaj trash. Są tutaj trapy, o. A drugi trapa. Oj, to wyczucie. No i dlatego się przydają mieć. Przydaje się jednak mieć te trapki tutaj w takich miejscach. O, pięknie, pięknie w to blask, no trzeba przyznać, pięknie. Dlatego fajnie właśnie czasami tutaj trzymać takie miejsca, czasami nie wiem, jakimiś, jak ktoś właśnie ucieka i tak wejdzie w to przez przypadek, no to jest przecież śmiech na sali wielki. Nie wiem, czy tower chcemy robić? Moglibyśmy zrobić tower. Aj. Przesadziłem. Myślałem, że teraz jeszcze nie zdąży wrócić. To, że Hila miał, to wiedziałem o tym bardzo dobrze, ale nie wiedziałem, że... No sorry, karmę muszę ustawić. Nie, zgridywałem za bardzo, to mój błąd. Nie wiedziałem, że już zdąży... No, że zdąży teraz wrócić temu pomoc, tak? To no wiadomo, ten flash Hila ma ok, ale tam Slozer dwawy poszedł i powinno... No, miało to szansę powodzenia, ale przesadzono jednak. Pinspad, tak, wiem. Wiem, że jak trzy razy walnie strzaków... trzy razy walnie strzaków tutaj w redzie, tak? Jak stoisz w tych, to się od razu hazard dodaje. Wiem, o tym wiem. Coś jeszcze? Nie, nic nowego tutaj. Nie ma możliwości słabszej jakości niestety. No musiałbym ustawić... No nie, no nagrywam w takiej jakości, w jakiej sam gram, w takiej rozdzielczości dokładnie. FPS-ów jakichś wielkich nie ma na streamie, bo to jest 40 FPS-ów. Niektórzy robią większe, tak? Większe ilości. A no chcę mieć tutaj na dobrej jakości. Jak ktoś ma problemy z oglądaniem, no bo rozumiem, że te słabsze internety jednak nie wyrobią przy słabszych downloadach. No to niestety zapraszam na, nie wiem, za dzień, dwa na YouTube, jak wtedy sobie będziemy. Wtedy będzie można śmiało oglądać z tym z wyborem jakości, tak? Jak coś będę tutaj działał troszkę regularniej, to trzasnę sobie. Niedobrze. Wejdzie czy nie wejdzie? Heal poszedł, zasłonił. Dobra. Przerwał mi E, jak to jest bardzo irytujące. Jak używałem siatki, to akurat dostałem chyba E Thresha. No oni nas dejwują. Zdecydowanie. Nie ma przeszkód, żeby nas tutaj zdejwowali. Jak przyjdzie Elisa, to możemy bajtować, ale... Tak, to będzie problem, jeżeli się nie cofniemy. Tam jest szajba, no dawaj się. No mogła się z nią bić, no to jest w takim miejscu, to... No teraz to jej nie złapiemy. Lulu też nie ma na midzie. Nie, ja nie, tam nie będę czasu tracił tyle. Nas realnie z farmą dogoni przez to, przez takie ganianie. To nie jest fajnie. Nie wiem, co on buduje, zaczął od pikaxa. Dwa Swispy, pierwszy item, absolutnie. Infinity na Zralu też tak dziwnie. Nie wiem, co on chce budować. Ja bym robił albo BT, albo Triforce'a pierwszego. No, z nastawieniem na BT, a co tutaj... Na co on się zdecyduje, no to nie mam pojęcia.
nie starczyło. No ładnie, ładnie weszli na tą karmę. Tam jeszcze jakby ze dwa autotaki dał, to może by się udało potem dobić złota, ale niestety. Tak mieliśmy przewagę w Eli, tam udało się dwa kile zrobić, a teraz tak się trochę no odrobili. Shyvana bardzo dużo im roboty robi, no to jest mocny jungler w tym, po tym patchu ostatnim. Zdecydowanie. Warwick się odbił na górze, a tam Irelego zabija też wcześniej. Dobra, na pewno chcę tak. I myślę, że kupię sobie atak speeda. Nie starczyło mi na pełne buty, a buty chcę skompletować i poza tym Last Whisper i potem dopiero jakiś pedek. Tak zwany Legolas build. Nie wiem, lubię. Fajnie mi się gra z tym. To urywamy skój z ulta bardzo, bardzo mocno. No ta karma tutaj ma szansę ich tam zrobić, dwóch prawie. Dawaj, goń go. Flash znowu. No niestety się nie obronię, ale... O! No nieźle. Tego nie widziałem w ogóle. Skupiłem się tam, nie widziałem w ogóle, że wchodzi. Niedobrze, strasznie mi urwała. Jeszcze jej chyba podszedł smog w ostatnim momencie, bo jeszcze jak tutaj mnie była, to nie miała całego rage'a stokowanego, tylko tam jej trochę brakowało. No i teraz smog dla nich tu idzie, także niedobrze. No Shyvana jest strasznie robotę robi. Bardzo mocny jungler, z tą latarnią. Farmier porumbana. Duża atak speeda. Ciężko sobie poradzić od ciebie farmi na nią. Dobra. W smokach po jeden. My wzięliśmy pierwszego, teraz oni. Farma ogólnie porównywana tutaj w ogóle za 130 każda osoba. 17 minut to tak przyzwoicie. Przyzwoicie. I Shyvana ma oczywiście więcej od Eliski, no ale to jest norma. Musimy troszkę bardziej uważać na te ganki, bo tutaj na lane jesteśmy w stanie ich zrobić. Jeżeli to nie będzie Olinna przy ich full HP-kach, to jesteśmy w stanie ich zrobić z karmą, bo ten poke jest jednak bardzo silny. Tylko kwestia taka, żeby właśnie nie bić się jak... Dobra, no właśnie o tym mówiłem. Karma 50 AP, ale maska na drugą, no to jest... Dobra, zblokowałem. Nie zblokowałem. Ostro wszedł ten Ezreal. Mogłem w sumie chwilę mi jeszcze ratować, ale nie wiem, czy by to pomogło. No ale wystraszymy Ezreala przynajmniej. Też nie zabije na pewno. Mogłem w sumie chwilę mi ratować. No 250 HP, no to by zdecydowanie jej wystarczyło. A ten Ezreal strasznie tam agresywnie to się zachował, bo nie wiem, czy nie zrobił flash E, nawet coś w tym stylu. Nie ma, ale tam jedną komu się udało zablokować, to myślałem, że już nie będzie miał z czym spolować. A tu się okazało, że miał prawie cooldown na E zrobiony i... No i ten wyszło. 2-0-4 Ezreal. No nic, coś tutaj trzeba będzie podnominować, żeby to jakoś mądrze rozegrać. Nie, może powinniśmy sfrizować odrobinę tutaj, żeby więcej stracił, albo zmusić go do farmienia sku. Leci ulti, czyli chce cofać. No nie, no nic, nie dogonimy ich w taki sposób na pewno. Dobra, niech im się trochę rozczaska parę minionów. Bo jak... no i tak to się puśnie w ich stronę, to nie ma tej cudu, nie ma wyjścia innego. No tylko, że jak to się puśnie w ich stronę, to... No my tam nie będziemy w stanie w tamtych okolicach już farmić w jakikolwiek bezpieczny sposób, także... Niech jeszcze jeden wave...
takim w miarę przyjaznym położeniu się uda strzelić, chyba jak na przykład tutaj. I się pomyśl dalej. Siatka, nie wiem czy wystarczy. A, ładnie karma. Ładny, ładny move speed. Jakby wlazła w tego borsa, to by nie było dla niej ratunku. No i znowu szalana tutaj, tak? Bardzo, bardzo dużo robi. A Liska odstaje od niej trochę niestety. Gdzieś tutaj może jakiegoś trapa się przyda postawić zdecydowanie. Dobra, ale dalej raczej się nie powinniśmy. Jeszcze możemy zrobić tutaj wraith i będę miał na Last Whispera plus jeszcze coś. Coś Atar Speeda kupię. Do PDK na przykład. Tutaj warto te golemy z czaków wbić, tak jak ja stoję, no bo też się headshot bardzo szybko ładuje. Dwa razy szybciej niż normalnie. Też tam odrobinę pomaga. Dobra, jest Last Whisper i kupię sobie Atar Speeda odrobinę. Ezreal, no dziwnie się buduje. Jakby się zbudował dobrze, to będę bardziej, to będę niezły łomot mógł spuścić, bo tak ma składowe do, nie wiem do czego tak naprawdę to wygląda na infinitkę. Na pierwszy rzut oka, ale to może być też betek i potem Last Whisper, no to jest oczywiście do Triforce'a dwa itemki, ale jakby się skupił bardziej na dokończeniu tych kluczowych, to byłby bardziej efektywny zdecydowanie i moglibyśmy mieć wtedy trochę problem. No a teraz to jakoś... dostałem ten. Ten trik, co wcześniej robiłem, to jest bardzo skuteczny, szczególnie w early, taki haras, w sensie, że trafiamy kogoś siatką, najpierw siatka i natychmiast po tym naciskamy Q i po prostu jak my tą siatką lecimy sobie do tyłu, to w tym czasie mamy animację Q i ktoś obrywa na... Wtedy, jak my jesteśmy na bardzo bezpiecznej odległości i poza tym ktoś obrywa będąc spowolnionym, czyli jest mniejsza szansa, że ominie. Shyvana tam się kręci. Ja no nie pomogę. Zdążył, no myślałem, że... Myślałem, że zdążę flashnąć to rybkę. No jeszcze Fizz się pojawił. Jak Lulu nie zrobi Towera na mnie, to będzie spory problem jeszcze. O, Irelia też płacze na górze. Ciężko może być, ciężko. Oh, 150 CS w 20 minucie na Dekery to dużo. Przyzwoicie, ale nie dużo. A Dekery aż tyle co mid, no rzadko robi. Nie, tak CS-y czas na mnie jest, no szczególnie w solo, tam na jakichś bardziej poważnych piątkowych grach, no to może to trochę w inną stronę iść. Przy jakimś tam większym roamowaniu, obiektywach i tak dalej. Ale w 20 minucie na Dekery, no 150 to jest minimum, tak naprawdę. Około 180 to jest fajnie, naprawdę fajnie. Ale 150 to jest żaden problem do zrobienia. Oczywiście idea takiego się dąży do 220, ale to już nie zawsze jest. To musi być bardzo spokojny lane, bardzo na farmieniu polegający, bez jakichś tam chili, cofnięć co chwilę. Dobra, jesteśmy w 5-4, nawet teraz im nie damy radę, to nie wiem kiedy. Nie, smoka. Warbeat idzie, ale są obici. Pójdę sobie tutaj, jak coś, to siatko ucieknę. Jakbyśmy się skupili na jednym... na jednym celu, to... no, to oni się teraz na mnie skupili. Gdzieś może jeszcze ultem pomóc, ale tak ktoś tam nie wejdę. Muszę uważać na tego walonego Fizza. No dogoni mnie, zdecydowanie mnie dogoni. Ale wezmą go, mam nadzieję, że się nie ucieknie. Chyba, że z latarnia. Sznurek? Jest sznurek, dobra. No musi paść, no musi paść. Dobra.
Spoko, tutaj dobili jeszcze jednego, chciałem tam ultem komuś pomóc i w końcu Fizz się na mnie rzucił jeszcze jak... No są głupie porównania, niektórzy mówią, że rzucił się Żyd na suchara, ale to jest takie trochę rasistowskie. No, to może być bez takich. Ale smoka wzięliśmy my znowu, także... jeżeli uspokoimy Fiza... Jest Real ma 3-0-6, to też niezły, niezły wynik. Dobra, Reda sama wziąć, to fajnie, no bo listy są już niepotrzebne tak bardzo w tej fazie. Jeżeli uspokoimy Fiza i jakoś Ezreala odrobinę, powinno być ok. Mamy dwa smoki, oni mają jednego smoka, mamy trzy towery zrobione, oni jednego. Ogólnie wydaje mi się, że powinniśmy mieć nad nim przewagę. Nie wiem, ale powinniśmy mieć. Trochę będę miał problem. Nie wiem, czy nie zraszuje coś takiego jak QSS. Jako defensywny item. No. Warwick wydaje mi się, że nie ma lepszego celu ode mnie. No, Lulu, tak, ale. No, tak zazwyczaj się robię takimi champami. Warwickiem, czy jakimś supresem. Nie wiem, Skarner albo kto jeszcze ma supresa. Malzahar, ale tym to się akurat nie gra ostatnio. Na takim Warwickiem na przykład, no to jednak. Zazwyczaj się wchodzi właśnie w ADKR, a nie tam w midera, szczególnie, że Lulu no to ma więcej... Lulu ma większe możliwości ewentualnej ucieczki, czy obronienia się sama w własnym stopniu, no nie bez tam żadnej pomocy teammate'ów. No ja tu mam taki problem, że mam tylko tą siatkę. Oczywiście heal jest, oczywiście jest flash, ale to wiadomo. Nie zawsze można na tym polegać do końca. Dobra, robię Warwicka. Mam nadzieję, że zrobią. Dobra, padnie. To teraz tak, moglibyśmy spreszerować tutaj tower. Ewentualnie Barona, ale to jest risky. Jakiś tam harasik. No ma trochę tego armora Szajwana, to dużo jej nie bije. Nie powinien się na mnie skupiać w tym fightach. Tylko Irelia zawadę, tak jesteśmy 4 na 4, ale Fizz zrąbał tutaj rybkę. No to dobra, możemy spróbować ten tower obić. Warwicka jeszcze nie będzie przez 20 sekund. Dobra, on był ubity, okej. Okay. Fajnie, fajnie. No. Fajnie, że... nie zdążyłem chwila i fajnie, że Lulu siebie uchwała, natomiast nie. No tak działa ten Fizz, niestety. Jeszcze zdążył ci takim sposobem. No tak, o, kręci się. Kręci się po okolicy, czeka na cooldowny, wejdzie na jednego, dobije, ucieknie i znowu się pokręci po okolicy i znowu przyjdzie. No i nas zrobili. Muszę mieć QSS-a, muszę mieć zdecydowanie QSS-a. Dokończę PDK, już mam klasę na PDK, tylko i no nie będę robił żadnego GA, chociaż GA to też nie będzie zły pomysł. Ale myślę, że QSS będzie lepszym rozwiązaniem. Tego towera obronimy, na drugi nie powinni się, mam nadzieję, pokusić. Dlatego się kieruję właśnie na dół, a nie tam, w tamtą stronę. Nie, nie zrobię tego. No nie, jednak ich i tak przerobili tam. Idę. Nie wiem ile poużywali. Dobra. Barona? Nie wiem. No Fizz musi cofnąć, no może... Albo ich tutaj będziemy dobijać. Bo obijać przynajmniej. Tak, żeby nie mogli tutaj walczyć z nami. No i możemy się o tego barona pokusić chyba. Nie no, ciężko będzie.
tam momentalnie wrócą wyleczeni i będziemy mieli problem. No i coś tam pisał, że Lulu, nie, Lulu upchnęła właśnie siebie w tamtej fajcie, bo... No zwracam do tego uwagę wcześniej. A fajnie by było, jakbym dostał tej Lulu, to on by mi wtedy przerył strasznie dużo. No i muszę jakoś uważać, żeby, nie wiem, przeczekać te teamfighty, aż, nie wiem, Fizz gdzieś wejdzie, będzie miał cooldowny, jak Warwick użyje ulta na kogoś innego po prostu i dopiero wtedy samemu wejść. No. Nie, no nic z tego. No Fizz mnie ma na combo zdecydowanie. Nic, cienko. A dobrze się zaczynała ta gra i tak. Jakim cudem gracze mają 250 CS-a w 20 minut? 250 czy 230, ale nie wiem, w 20? Możliwe na przykład w takich sytuacjach, jak na przykład robią... No przede wszystkim tam się mało biją, no bo tam większość gier na LCS-a to jest na farmie, bo każdy się boi zaryzykować jakimiś tam akcjami agresywniejszymi. Tam się bardzo dużo farmi, to jest po pierwsze, mało się ludzie biją. No i druga kwestia taka, że na przykład jeżeli zrobią na przykład na dole tower albo coś i schodzą na mida robić też na przykład tower w czterech czy wielu osób, no to też jest tak, że te młode carry jednak ludzie tam odstępują farmę, zdecydowanie. To jest raczej standard. Nie wiem, co my tam możemy zrobić. Fizz jest na dole. Musimy zaryzykować. Jak zrobimy teraz tego barona, Irelia powinna tu przyjść. Shyvana będzie pewnie skakać. Dobra, biję kogo mogę. No ale no, potrzebuję od Lulu tego. Dobra, udało się, jeszcze prawie tam auto-atak misowałem. Dawać lifesteala trochę. Nie dobiję go tam. Dobra, Irelia ma diatko. Ja nie mam heala, tam się boję wejść. Ale dobra, damy. Zrobimy ich. Jest, 5. Zrobimy barona. Nie, co defować? Jezus Maria, co się dzieje? No bardzo uważałem, żeby być gdzieś z tyłu. Może trochę da przesady, no ale jak to się kończyło, ja tam gdzieś starałem się wysunąć bardziej. Tam lepiej już zostać w tyle, mniej tych autoataków walnąć, ale zostać w tej facie dłuższy czas. Więc tam wejść na gdzieś cel taki bardziej pożądany, ale paść po dwóch autoatakach, tak? Gdzieś tam Fizz, który ma na dwa spele mi ściągnął większość HP-ków. Tak naprawdę. QSS jest, tylko no trochę będzie resa to da. To nie wiem, czy nie zrobię dwóch itemów defensywnych, takiej, że... Oprócz QSS-a jeszcze na przykład Banshee, to by było już świetne rozwiązanie wtedy. Z ofensywnych oczywiście muszę Infinity jeszcze zrobić. Czy nie będę miał miejsca. Na Infinity i na Banshee. No nic, załóżmy, że... Robią? Robią. O, choroba. Irelia na dole. No to jest po ptokach. Nie obronimy tego. Wezmą zdecydowanie. Mamy, wow. No i nawet heal nie pomógł, no ściąga mnie momentalnie. Mija wszystkich, leci na mnie.
No strasznie, no w takim momencie, jeżeli oni się rekrutują, to Irelia, no moim zdaniem błąd, że tam się pokazała na dole, no bo widać, bo widzicie kogoś tam na dole linii, to jest 5 sekund zastanawiania się, no idziemy Barona robimy po prostu. I tak to wygląda. Znowu mnie zmiótł ten fist, no i mi to się zresztą, o, przynajmniej obronimy tutaj trochę. No muszę mieć od Lulu, muszę mieć od Lulu pomoc. Bo sam się nie obronię. Ja jestem w stanie zrobić bardzo dużo DPS-a, tylko nie w przypadku, jeżeli jestem martwy po 200 sekundach. Co oni tu chcą robić? Bo już sam nie wiem do końca. A, smuć się raz, okej. Okay. Nie wiem, czy dostanę stąd. Dobra. Najwyżej będę tego żałował za chwilę. Dobra, przeżyję. Chociaż nie, boję się tam gdzieś naprawdę, boję się, pójdę bezpieczną drogą. No mamy tego Barona, no znaczy mamy. Nasi wzięliśmy my, tam nie wiem, może ze dwie osoby mają jeszcze bucha na sobie. Reszta padła w tamtym teamfightie, no ale to... Musimy jakoś ich tam mniejsze rozegrać, po prostu. Żeby nie było taktycznych warbit, tu się kręci na tyła, zaraz też fist nam od boku jakoś wejdzie, tak? No ona ładnie nagrała. No nic nie pomogło, no potrzebuję, to jest moment, nawet Ulta nam nie mówi, potrzebuję karmy, potrzebuję Lulu, oni nie mogą tak wchodzić agresywnie, tylko muszą mnie bronić. To jest Ezreal patrz, bardzo szybko, no to i tak całkiem nieźle wyszło, ale... Gdyby tam przeżył po prostu ten teamfight, by tam w stanie postrzelać trochę, to by było całkiem wiele lepiej. Jak zapobiec takiemu puszowaniu na pałę? W sensie rozumiem, że chodzi o takie sytuacje, co teraz tam na LCS-a widać, tak? Czyli po prostu... Mikkel... Mikkel za dużo nie pomoże, no ja mam QSS-a, to Mikkel mi za dużo nie pomoże. Bo to jest to samo tak naprawdę, ale... Mam QSS-a, ale to QSS będzie chronił od Warwicka ulti, a nie od Fizza. Bo Fizz nie musi na mnie ulti używać, on po prostu... A to zrobimy w następujący sposób. Jeżeli mamy tego Mikkela, no bo to jest item, który działa tak jak QSS, gorzej to się używa na kogoś innego. Taki Twins, ale support go robi, używa na kogoś innego. To zrobimy tak, że sprzedam QSS-a i wezmę sobie Banshee na przykład. 2700, no już mam. Sprzedam QSS-a. Wezmę Banshee. Jeżeli mamy ochronę przed Warwickiem, no to dobra. Zrobimy tak. Spróbujemy, no. Jeżeli to nie wystarczy, no to już chyba nic nie pomoże.
No Phasmophobia tak naprawdę, no Zonia, wszystkie itemki ma ofensywę, natomiast jeszcze zrobię ci też Banshee albo Abyssala. I będzie kompletny, no. Jakby chciał, to by tam wjechał w tą karmę i do zera by ją ściągnął. Chociaż ma trochę będzie kresa, to może aż tak źle by nie było. Musimy przede wszystkim zmusić Fiza do użycia spełnienia kogoś innego oprócz mnie. O tak. Ja może naprawdę muszę się naprawdę nie wychylać na początku. Tylko potem może dopiero jakoś pojawić się tutaj w kluczowym teamfightie, no bo... Bo inaczej nie damy rady. Szajwam Krogita trochę, fajnie. Mam cały czas Banshee, nie zbijmy nic. Fizz będzie Bardora robi, nie wiem czy sobie Irelia z nim poradzi. Jeszcze jedna osoba tam się może przejść. Dobra, po prostu atakować. Nie wiem czy sobie na tego... Co w końcu poszedł na tego... Na tego Fiza. No i Irelia, ja myślałem, że ktoś jeszcze tam się poszedł, tylko jedna, no i zrobi. Lolo. Oczywiście patyk. Strasznie uważam, że mnie tutaj nic nie złapali, no bo inaczej to jestem, będę w plecy strasznie, no. A poza tym, no jestem w stanie tego DPS trochę wyrobić, prawie full build. Brakuje jednego itemu pozytywnego, także... Jestem w stanie w lecie trochę zrobić. Wziąłem sobie Reda, ale podejrzewam, że go nie ma po prostu. Tam się kręci i tam popycać gdzieś, także pewnie go sobie wzięli. Do Infinity jeszcze trochę mi brakuje, ale... No, dzięki! Dzięki, ziomuś! Jeszcze we mnie by wszedł. Spóźniłem się z healem. Oj, no... Takiego czegoś, no to my potrzebowaliśmy, a nie oni, no. Mogą robić Barona. Zreal jest teraz na dole. Fizz użył... Tak, jeszcze nie w tą stronę flash, super. Jezu, co to jest? Ten flash był świetny. Idę się wyleczyć stąd, idę, uciekam. Wzięli tego Barona chyba. No wzięli, oczywiście, że wzięli, no. Ciężko było tam skontestować cokolwiek. Jeszcze jest bez Alicji, tym bardziej. Skończył grę w tym momencie. No trudno. Trudno się mówi. Była szansa co zrobić, była szansa, bo na lane radziliśmy sobie całkiem fajnie, ale potem jak Fizz zaczął wstrzeliwać tam, to myślę, że on był tutaj głównym kierującym w tamtym teamie, ale ogólnie spoko, no można poćwiczyć te mechaniki w teamfighta przy takich sytuacjach. Także dobra, dzięki za uwagę wszystkim, do zobaczenia wkrótce. Żegnam się z tymi z YouTube'a, reszta chyba zostaje, także na razie, cześć. Gdzie to jest pauza na